Kira z czwórką pobiegnie Turaya, z numerem piątym Mera, z szóstką Indianka i z numerem ósmym Free Spirit. Gonitwa dla trzyletnich klaczy czystej krwi arabskiej drugiej grupy, które nie biegały. Gonitwa ta objęta jest patronatem i sponsorowana przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Odbędzie się ona na dystansie 1600 metrów. I mam dla Państwa informację, że z powodu awarii maszyny startowej wyścig zostanie puszczony z ręki, czyli będzie to start wolny, tak jak w przypadku kłusaków francuskich. Uniesiona rągiewka sędziego startera i wszystkie konie ładnie, równo wystartowały w tym wyścigu. Na prowadzeniu jest teraz FIA, chociaż tam po zewnętrznej dobrze przesuwa się. Zdaje się, że to jest Doris Race. Blisko jest tam również Mera. Po zewnętrznej najbardziej wysuwa się teraz na prowadzenie Free Spirit. Free Spirit, Mera jest na pozycji drugiej, na miejscu trzecim Doris Race. Na miejscu czwartym galopuje FIA, następnie Indianka, dalej Turaya i stawkę zamyka w tym momencie Mahira. Konie mają do pokonania jeszcze około 1200 metrów. Na prowadzeniu jest Free Spirit, oznaczona numerem 8. Na pozycji drugiej jest już Mera, na miejscu trzecim Doris Race, na pozycji czwartej Indianka, następnie na piątym miejscu galopuje FIA, a pozostałe dwie klacze w odstępie kilku, może już kilkunastu długości za, kilku długości za prowadzącą piątką. I teraz konie są w połowie zakrętu. Na prowadzeniu cały czas jest Free Spirit, blisko niej galopuje Mera, po zewnętrznej tam zbliża się Doris Race, blisko jest Indianka, na pozycji piątej FIA, na miejscu szóstym jest Mahira i na ostatnim miejscu Turaya, i konie mają jeszcze niecałych 550 metrów do pokonania. Na prowadzeniu cały czas jest Free Spirit, ale tuż obok niej galopuje dobrze Mera, po zewnętrznej rozpędza się Indianka, dobrze też atakuje te trzy klacze Doris Race. Jeszcze około 350 metrów do celownika. Free Spirit jest na prowadzeniu. Na drugiej pozycji jest Mera, na trzecim miejscu Indianka. Wydaje się, że te trzy klacze będą walczyć na o zwycięstwo. Jeszcze tylko 200 metrów niecałych do celownika. Free Spirit na prowadzeniu. Mera na pozycji drugiej, na miejscu trzecim Indianka. Free Spirit i Mera, one już walczą o pierwsze miejsce. Free Spirit, Mera, Mera, Free Spirit chyba przed Merą, ale musimy zaczekać jeszcze. Free Spirit albo Mera. Te dwie klacze prawie równocześnie wpadły na linię celownika. Wydaje się, jakby Free Spirit była troszeczkę przed Merą, ale zaczekajmy na foto, żebyśmy mieli oficjalny wynik od komisji technicznej.